Chodź, Flop! Już idę, Bing. Koko! Witaj, Bing! Cześć, Charlie! Cześć wszystkim! Cześć, Pando! Sula! Witaj, Bing! Ostrożnie, maluchy! Oj! Nic ci nie jest? Nie! Na szczęście! Bing! Opowiadanie na dobranoc. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing chce poczytać książkę przed snem. Flop, podasz mi książkę o Tulisiu? Proszę. Książki bardzo nie lubią wody, Bing. Nawet te o Tulisiu. O, proszę, Flop, poczytajmy o Tulisiu. No dobrze, książki nie lubią się kąpać. Potrzymam ją za ciebie. Króliś Tuliś w kosmosie. Tak! Króliś Tuliś! Króliś Tuliś leżał w hamaku, gdy nagle usłyszał... Płacz! Usłyszał płacz! Króliś ziewnął. Ale z niego śpioszek. Kto tak płacze? Pomyślał Króliś Tuliś, komu mam pomóc? On pomyślał, że to gwiazdka płacze i poleciał do niej. Tak, to prawda. Ups! O, omal nie zalałeś książki. A więc Króliś Tuliś wyskoczył z hamaka, przeciągnął się i zawołał. Króliś Tuliś! Zapomniałeś już, Bing, że książki nie lubią wody? O. Wyjdźmy z kąpieli i poczytamy dalej. O, to mój ulubiony fragment! Zaraz będzie fuś! Pokażę ci! O. Tuliś nie skacze bez pelerynki. O! Króliś fuś! Teraz trzeba się dobrze wytrzeć. Gotowe. Teraz Króliś Tuliś może już skoczyć do nieba. I co dalej? Mogę książkę? Proszę, jestem suchy. Oczywiście. Króliś Tuliś skoczył do nieba i zobaczył gwiazdkę. Była wesoła. A więc to nie gwiazdka płakała. W takim razie kto? Zobaczmy, co było dalej. Króliś Tuliś wciąż słyszał... Flop! I wtedy zrozumiał, że płacz dochodzi z księżyca. I zrobił wóź na księżyc! Chyba Króliś o czymś zapomniał. No tak! Strój kosmonauty! Żeby polecieć na księżyc! Uszy! I co dalej? Tuliś nie doleciał zbyt wysoko, bo utknął w gęstej burzowej chmurze. Biedny Tuliś! Łapki! Nic mu się nie stało! Wydostał się z chmury o tak! Wóź! Deszcz tak zmoczył skafander Tulisia, że ten nie mógł wzbić się do księżyca. Patrz, Flop, jest cały w kropelkach. Ale kiedy tak Króliś Tuliś spadał z nieba na dół, ciepłe powietrze sprawiło, że całkowicie wysechł. Tak, wiatr zrobił... Co było dalej? Gdzie się podziała moja książka? Jest tam! Ojej! Jest cała mokra! Z każdej strony leci woda! Książki bardzo nie lubią wody. Możemy czytać dalej? Dzisiaj już nie, Bing. Czemu? Ponieważ ma mokre strony. Są mocno ze sobą złączone. Twoja książka musi najpierw wyschnąć. I co będzie z historyjką na dobranoc? Możemy ją sobie opowiedzieć. Nie potrzebujemy książki.
Chodź, zrobimy wróż do łóżeczka i dokończymy tę historyjkę. Zgoda! Chodź! Wróż! Pamiętasz, co dalej działo się z Tulisiem? Tulis zrobił wóź na księżyc. Zgadza się. A potem? I zobaczył tam opiekuna księżyca. To właśnie on był smutny. Dlaczego opiekun księżyca był smutny? Ponieważ nie mógł zasnąć. Właśnie. I wtedy Tulis zanucił mu ulubioną kołysankę. Opiekun księżyca przymknął oczy i zasnął. Flop. Problem rozwiązany, powiedział Króliś Tuliś i poszybował z powrotem do domku. Wylądował w swoim mięciutkim hamaku i rzekł: dobranoc. Ładna to była historyjka. Dobranoc, Bing. Chciałem przeczytać opowiadanie o Królisiu Tulisiu w kosmosie. Założyłem piżamkę, skafander i zrobiłem wuś, tak jak Tuliś. Ale wtedy książka wpadła mi do wanny. A książki nie lubią wody. Ale to nic, ponieważ jeżeli zapamiętało się historię w głowie, to można ją opowiedzieć, nawet jeśli się nie ma książki. Opowiadania na dobranoc. To wielka rzecz, Bing. Dobranoc, Flop.